Chyba nie da się ukryć, że nadchodząca grudniowa premiera filmu Spider-Man No Way Home nie jest jedną z najbardziej wyczekiwanych w historii kina superbohaterskiego, ale chyba ogólnie kina w całości. Trailer tego filmu bije rekordy, a brak większych informacji o produkcji sprawia, że po prostu internet co chwilę zalewają przecieki czy spekulacje, które tylko potęgują oczekiwania. Znamy obecny poziom Marvela i Sony, więc raczej nie ma co się martwić, że sam w sobie film nie wyjdzie. Poprzednie dwie części filmu, jak i pojawienie się w Civil War czy dwóch ostatnich filmach Avengers naszego pojęczaka są odbierane niezwykle pozytywnie. Jednak nadchodzi właśnie premiera No Way Home i oczekiwania są tak gigantyczne, że no właśnie, czy wytwórnia może im sprostać? Oni już wiedzą, sam film jest gotowy i teraz tylko czekać do grudnia. Jednak jest kilka rzeczy, które są często pomijane podczas rozmów właśnie o trzeciej solowej produkcji Spider-Mana w MCU. I dziś się nim przyjrzymy. Nie jest to coś pewnego. Każdy z tych problemów należy traktować bardziej jako po prostu temat do dyskusji, jednak nie zmienia faktu, że przed tym filmem jest niesamowicie trudne zadanie. Jak zawsze bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu wspieracie nasz kanał, ale również bierzecie automatycznie udział w cotygodniowym losowaniu figurek Funko Pop. Jeśli chcecie wygrać taką figurkę swojego ulubionego bohatera, to właśnie zapraszamy do subskrypcji. Również możecie odwiedzić nasz serwer na Discordzie, gdzie znajdziecie najciekawsze newsy ze świata superbohaterów, czy obejrzycie sporą ilość filmów w dobrym towarzystwie. Link do serwera znajdziecie oczywiście w opisie i za wasze wsparcie jak zawsze bardzo dziękuję. Pierwszy problem. Za duża odpowiedzialność? Po zakończeniu filmu Avengers Endgame wiedzieliśmy, że dostaniemy kilka lat filmów, które dopiero będą budować kolejną wielką historię. Jednak teraz wiemy, że Marvel nie czeka i już w serialach poruszony został aspekt tak zwanego multiverse, który właśnie i będzie tym głównym tematem na najbliższe lata. Lekką tego zapowiedź dostaliśmy w serialu WandaVision, a wyjaśnienie całego aspektu w serialu Loki. Teraz potrzebny jest nam jakiś film, który wprowadzi to na wielki ekran i całość zacznie się rozpędzać. Tutaj idealnie wpasowuje się sequel Doktora Strange'a zatytułowany jako In the Multiverse of Madness i pojawi się w kinach pod koniec marca następnego roku, nie tak daleko. Jednak Marvel i Sony postanowili przed tym dać nam jeszcze trzeci film Spider-Mana i patrząc na jedyny trailer okazuje się, że to właśnie tutaj dostaniemy otwarcie tego multiverse. Pojawią się osoby z innych światów i wymiarów, czyli coś, co lekko też widzieliśmy właśnie w serialu Loki. To tak naprawdę właśnie życzenie Spider-Mana, aby wszyscy zapomnieli o jego tożsamości i nieudane zaklęcie doktora sprawią, że multiverse ogarnie całe Marvel Cinematic Universe. I prawda jest taka, że naszym zdaniem nie jest to dobry wybór. Tak, mamy sensowne rozwiązanie, jak wspomniałem wcześniej, jednak sama waga tego wydarzenia jest zbyt duża, aby zrzucać ją na takiego Spider-Mana. Bo prawda jest taka, że to tylko Friendly Neighborhood Spider-Man, który tak naprawdę jest obecnie w tym świecie, gdzie mamy Kapitan Marvel czy Wandę, jednym z najsłabszych bohaterów. Oczywiście są o wiele słabsi, jak powiedzmy, nie wiem, Falcon czy coś, ale mniej więcej wiecie, o co mi chodzi. Oczywiście, Marvel może z tego wyjść i prawdopodobnie to zrobi, jednak wydaje się, że początkowy film na tak wielkie wydarzenie powinien być inny. Drugi problem, zbyt dużo innych bohaterów. To chyba obecnie problem każdego filmu Marvela, ponieważ wszędzie bohaterowie się przeplątają. I o ile w przypadku takich filmów jak Avengers czy nawet Civil War to idealnie pasowało, to wydaje się, że kolejny film Spider-Mana tutaj do tego nie pasuje. Podsumowując, dostaniemy samego Spider-Mana, Doktora Strange'a, który w tym filmie gra jedną z dwóch najważniejszych ról, kilka przeciwników pojęczaka z innych wymiarów, możliwe, że gościnne pojawienie się Scarlet Witch, Venom również może się pojawić, no i co najważniejsze to dwójka innych Spider-Manów. Mówi się, że film ma trwać lekko ponad 2 godziny, co daje sporo czasu na kilka wątków pobocznych. Jednak tutaj ilość bohaterów i ilość tych wątków pobocznych jest zbyt duża. Powrót takiej osoby jak Doktor Octopus czy sam Green Goblin powinien być w samym centrum uwagi tego filmu, jednak prócz nich mamy jeszcze garść innych bohaterów, którzy równie dobrze mogliby dostać swój własny film. Poprzednie dwa filmy skupiały się na walce Spider-Mana z jednym konkretnym przeciwnikiem, czy to Vulture w Homecoming czy Mysterio Far From Home. Tutaj, co prawda, ma pomoc w postaci Doktora Strange'a, to nadal osób, które staną przeciwko niemu, jest stanowczo za dużo. Problemem samym w sobie może być również to, że większość z nich dostanie jedną czy dwie sceny tylko po to, aby być w tym filmie. Gdyby było ich mniej, każdy z nich mógłby dostać odpowiednią ilość czasu, aby coś rzeczywiście wnieść do tego filmu. Aczkolwiek nawet chwilowe pokazanie się kilku postaci powinno nas ucieszyć. Trzeci problem. To już nie jest film o Spider-Manie.
Wspomnieliśmy już o samym wątku głównym tej produkcji, jak i o ilości bohaterów, którzy mają się tutaj pojawić. Więc czas zadać sobie pytanie, czy to nadal jest film o Spider-Manie? Podobnie było w przypadku Kapitan America Civil War, gdzie to wiele osób chciało, aby ten film nazywał się Avengers Civil War. Tak naprawdę kwestia gustu. Jednak nawet w tym filmie nie chodziło w 100% o Stevie Rogersie. Była to historia o grupie osób, które mają po prostu inne zdanie na pewne tematy. Tak więc, czy Spider-Man No Way Home to nadal produkcja opowiadająca o przygodzie Petera Parkera? Wiemy, że głównym tematem naturalnie powinna być ujawniona tożsamość Petera Parkera i z tego, co pokazał trailer, to mniej więcej tak i będzie. Jest on nadal ścigany przez pewny czas, później staje przed osądem i policją, a jak zostaje chyba oczyszczony, bo wraca do szkoły, nadal nic nie jest normalne. I właśnie to jest idealnym wątkiem na to, jak taki bohater sobie z tym poradzi, jak jego życie zmieni się po tym, jak jego przeciwnicy poznają jego tożsamość. Jednak tutaj będzie to tylko mocny wątek poboczny, ponieważ i tak liczy się właśnie multiverse. I oczywiście, jak powiedziałem wiele razy, to powiem jeszcze kilka, Marvel i Sony zapewne znajdą wyjście z tej sytuacji. Jednak fakt, że taki wątek zostanie przyćmiony przez inny, to po prostu smutne. Nigdy nie widzieliśmy na wielkim ekranie film, gdzie to tożsamość Spider-Mana wyciekła, więc właśnie i to powinno być w centrum uwagi swojego własnego filmu. Czwarty problem, pojawienie się innych Spider-Manów. No dobrze, czas wrócić do tematu innych bohaterów, którzy pojawią się w tym filmie. I od razu chcę zaznaczyć, ja chcę zobaczyć tych Spider-Manów, ale jest pewien problem z tym. O ile takie osoby jak Sandman czy Lizard mogą spokojnie dostać jedną scenę, to akurat pojawienie się innych wersji Spider-Manów nie może już zostać tak potraktowane. Wszyscy od dawna słyszymy o pojawieniu się Tobey Maguire'a i Andrew Garfielda w tym filmie, pomimo tego, że wszyscy temu zaprzeczają. Tak więc, na czym może polegać tutaj problem? Wszyscy pokochaliśmy Tobey Maguire'a jako Petera Parkera, który próbuje być poważny, próbuje być najlepszą wersją siebie i próbuje też grać nastolatka, pomimo tego, że wygląda jakby miał 30 lat, a Andrew Garfielda za to, że był po prostu, no właśnie, po prostu był dobrym Peterem Parkerem. Jednak gdy zostaną oni wciągnięci w MCU, mało prawdopodobnym jest, że dostaniemy właśnie te dwie postacie. Możliwe nawet, że zostaną oni zmienieni, czy ich historia, czy ich najlepsze wcześniej wspomniane cechy. Pierwsze dwa filmy Spider-Mana w MCU skupiały się tylko na nim. Chciał on być Avengersem, a później jak właśnie bycie tym bohaterem zmieniło jego życie. Tutaj pojawienie się dwóch innych kompletnych przyćmi jego rolę w tym filmie i nie mówię, że Tobey i Andrew dostaną więcej czasu. Chodzi raczej o to, kto będzie głównym punktem tego filmu. Tom Holland, czy jednak powracająca dwójka? Tak naprawdę niech każdy odpowie sobie na to pytanie sam. Jeśli dojdziecie do jakichś wniosków, to oczywiście napiszcie je poniżej. Piąty problem. Hype już dawno przerósł sam film. No i czas przejść do rzeczy, którą chyba zauważył już każdy, kto śledzi uważnie świat MCU i wszystkie informacje wokół niego. Wyczekiwania względem filmu Spider-Man No Way Home dawno przekroczyły to, co sam film może nam zaoferować. My chcemy więcej Spider-Manów, chcemy po prostu zniszczenia obecnego świata MCU, chcemy wszystko i tego nie dostaniemy w tym filmie. A przynajmniej nie dostaniemy właśnie wszystkiego. Nawet nasz kanał zrobił sporo filmów o tej produkcji i zrobimy jeszcze więcej, ponieważ kochamy mówić o filmach, spekulować i nawet jeśli się to nie sprawdzi, to my nadal mamy własny świat domysłów, własny świat MCU, który istnieje tylko w naszych głowach. I patrząc na to, jak odebraliście nasze filmy, to wydaje się, że macie podobne do tego podejście. Jednak to wszystko oznacza, że sam w sobie film dla wielu jest już skazany na zawód. Nie oznacza to, że film nie może być świetny, jednak jeśli ktoś chciał zobaczyć Tobey Maguire'a i jakimś magicznym sposobem jednak go nie będzie, to pozostaje taki niesmak. Marvel udowodnił, że pomimo wszystkich przecieków czy spekulacji może dać nam zaskoczenie, którego nie oczekiwał raczej nikt i świetnym przykładem jest tutaj film Avengers Infinity War. Spider-Man No Way Home będzie świetnym filmem, to można powiedzieć śmiało, jednak patrząc na jego hype, wiele osób będzie miało lekki niesmak wychodząc z kina. I to by było na tyle z naszych problemów z filmem Spider-Man No Way Home. Oczywiście przypominam, że jest to sprawa obiektywna i chciałbym poznać wasze opinie na poruszone tematy poniżej w komentarzach. Bardzo chciałbym poznać wasze zdanie, więc piszcie śmiało. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.